robisz? Usłyszałam znienacka pytanie. Przyglądam się tym ludziom. Każdy z nich ma jakąś historię, prawda? Każdy ma jakiś ból, który w sobie nosi. Zgadza się. Każdy z nas ma jakąś historię, a całe nasze życie jest gdzieś tam zapisane przez kogoś, kto się dobrze na tym zna. To zadziwiające, że jest tylu ludzi, a każdy z nich ciągnie ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, porażek, lęków i strat. Jednocześnie wciąż idąc dalej, próbują stworzyć coś, zmienić i trwać. Każdy szuka szczęścia, takiego, jakie według nich im się należy. Człowiek dostaje to, o co ma odwagę prosić. A bagaż doświadczeń sprawia, że coraz bardziej wiemy, czego tak naprawdę nam potrzeba, żeby poczuć choć odrobinę szczęścia. Uczymy się prosić o marzenia. A ty o czym marzysz? O co jeszcze chcesz prosić? Dorosłe pytanie, kochanie. Ja marzę o tym, żebyś była szczęśliwa, bezpieczna i żebyś czuła się kochana. Ale dla siebie o czym marzysz, nie dla mnie. Widzisz, kochanie, kiedyś też zobaczysz, że tak naprawdę warto marzyć bardziej o czymś dla kogoś innego niż dla siebie samej. Dawanie nadziei innym jest dużo bardziej wartościowe niż branie tylko dla siebie. Jeśli mogę o czymś osobiście marzyć, to tylko o tym, żeby to życie już długo nie bolało. Zawsze mówisz tak na okrętkę, nic z tego nie rozumiem. Kochanie, przyjdzie czas, w którym zrozumiesz nawet więcej ode mnie. Młoda jeszcze jesteś, szukaj szczęścia i oddawaj się każdej chwili. Rób to z taką zaciekłością, jak ci wszyscy ludzie tutaj dookoła. Niektórzy muszą przejechać tysiące kilometrów, żeby zapewnić odrobinę szczęścia sobie i swojej rodzinie, ale zapewniam cię, że jest ono dużo bliżej, niż im się wydaje. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Emil Malanowski i jestem mieszkańcem Tarnowa Podgórnego oraz pisarzem. Przeżywamy w tym momencie od 8 do 15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i z tej okazji z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym zostałem zaproszony, żeby móc opowiedzieć Państwu trochę o sobie i o swoich książkach. Może właśnie zacznę trochę o sobie, chociaż w głównej mierze chciałbym mówić o mojej najnowszej powieści Wskrzeszenie, której premiera już jutro. Co o mnie? Jak już wspomniałem, mieszkam w Tarnowie Podgórnym i od zawsze pasjonowałem się literaturą. Właśnie stąd bierze się pasja do pisania. Pasja do pisania bierze się z pasji do książek. I ta pasja do książek u mnie była od zawsze. Zaczęło się to od czytania rozmaitych powieści. W tym momencie też bardzo lubię czytać, co stanowi też podstawę pod tworzenie swoich tekstów. Myślę, że dla każdego wielbiciela literatury opowiedzenie jakiejś historii jest jakimś dodatkowym wyzwaniem. Tak też właśnie było i dla mnie. Dlatego też zacząłem pisać. Na początku były to proste teksty, opowiadania, może nawet w szkole. Później zacząłem tworzyć dłuższe teksty, bardzo często niedokończone i nieperfekcyjne, nieidealne, dalece odbiegające od ideału. Dopiero tak naprawdę moją powieścią Zanikanie, moją pierwszą powieścią, rozpocząłem prawdziwą przygodę z literaturą. Wcześniej był to głównie sport. Zajmowałem się przez 10 lat zawodowo tańcem towarzyskim. Teraz też zajmuję się bilardem. Jestem członkiem kadry Polski w bilard oraz mistrzem Polski osób niepełnosprawnych w tej właśnie dyscyplinie. A propos pisania, czy to jest bardziej hobby, czy to jest praca? Tak naprawdę pisanie rozpoczyna się od hobby, ponieważ lubimy coś, co daje nam spokój, co daje nam wyciszenie i daje nam możliwość opowiedzenia czegoś, co jest w środku. Przede wszystkim pisanie traktuję jako hobby, ale żeby robić to dobrze, trzeba traktować to jako pracę. Tak naprawdę stworzenie powieści jest ciężką, wielomiesięczną pracą, tak naprawdę nie tylko samego autora, ale całego szeregu ludzi. Żeby stworzyć opowieść od początku do końca, trzeba codziennej, regularnej pracy, poprzez stworzenie postaci, całej fabuły, poszczególnych wątków, wątków głównych, pobocznych, doprecyzowanie tego wszystkiego, na koniec odpowiednie korekty, redakcje, tworzenie okładki, bo to wszystko również składa się na konkretną całość. O czym w ogóle piszę? No może od tego trzeba zacząć. O czym są te książki? O czym jest Zanikanie, a potem Wskrzeszenie? Staram się pisać o życiu, tak naprawdę o losach ludzi, które mogą dotyczyć nas wszystkich. Ciężko jest książkę sprecyzować pod jeden gatunek. Ciężko jest powiedzieć, że jest to romans, czy jest to kryminał, czy jest to dramat. Choć pewnie do tego ostatniego najbardziej sprowadzałbym te dwie książki.
choć są to moje dwie książki, tak naprawdę bardzo się od siebie różnią. Ale o tym później. Opieram swoje powieści głównie na wątkach dramatyczno-obyczajowych. Lubię pisać o ludziach, zwykłych, prostych, takich jak my wszyscy, którzy mają swoje problemy, wady, radości, zalety. Chciałbym, żeby ludzie, czytając moje książki, odnaleźli w nich część siebie. Zacznę od książki Zanikanie, której premiera była w tamtym roku. I tutaj trochę więcej chciałbym o niej opowiedzieć. O czym jest ta książka? Choć pewnie wielu z Państwa już przeczytało tą książkę i tak naprawdę sami wiecie, o czym ona jest i moglibyście powiedzieć o niej dużo więcej niż ja, to spróbuję opowiedzieć o niej też coś od siebie. Jako że każdy na daną opowieść patrzy inaczej, możemy tak naprawdę wysnuć zupełnie inne wnioski. Natomiast z mojej perspektywy książka Zanikanie jest tak naprawdę o przypadkowej relacji między dwojgiem ludzi. Oczywiście możemy w to zmieścić różne elementy, takie jak przemoc fizyczna i psychiczna, problemy rodzinne, ale przede wszystkim zmierzałem do tego, żebyśmy zobaczyli, że życie nie do końca wygląda tak, jak my na nie patrzymy i nie do końca to, co uważamy za prawdę, faktycznie takim jest. Pojawia się tam oczywiście też wątek kryminalny, ale nie jest głównym elementem tej powieści. Akcja jest dość powolna, co też nie wszystkich do końca zachęca do czytania, do wnikliwego zagłębiania się w tą powieść. Może nie jest to książka, którą czyta się od deski do deski z zapartym tchem, ale jest to książka pełna pomysłów, pełna przemyśleń i pełna jakiejś wartości, którą chciałbym Państwu przekazać. Pokazuje przede wszystkim, do czego prowadzi zazdrość, do czego prowadzi pycha, jakie mogą być tego konsekwencje. Jakie mogą być konsekwencje w naszym życiu tego, co działo się w naszym dzieciństwie. Pojawia się oczywiście też wątek religijny. Wątek religijny w tym przypadku akurat ma duże znaczenie. W przypadku Zanikania ten element jest bardzo ważny i tutaj również dałem na to nacisk. To jest również element bardzo ważny dla mnie, w związku z czym dlatego postanowiłem zamieścić go w tej powieści, jako że jest to też moja pierwsza powieść. Zaznaczałem w niej te elementy, które również dla mnie były najistotniejsze. Tutaj pojawiły się również takie elementy jak presja społeczna, to co myślą inni. Bardzo często się nad tym zastanawiamy, co myślą o nas inni. Tak naprawdę bardzo często też sugerujemy się zdaniem innych w podejmowaniu własnych decyzji. W Zanikaniu myślę, że bardzo dobrze widać, że presja społeczna doprowadza również do wielu tragedii i tak naprawdę to, co myślą o nas inni, może stanowić podwaliny do tego, że wydarzy się coś naprawdę złego. Można się zastanowić, skąd pomysł na taką fabułę powieści Zanikanie. Tak naprawdę fabułę powieści w jakimś dużym stopniu opiera się na życiu. Ogólnie można tak powiedzieć. Natomiast szczegółowo na to patrząc, wygląda to mniej więcej tak, że poprzez własne przemyślenia, obserwacje innych ludzi, zachowań, zjawisk, wszystkiego, co dzieje się dookoła, odkrywamy jakieś swoje myśli i idziemy za nimi dalej. Jak to się odbywa? Poprzez tak naprawdę zadawanie prostych pytań. Co będzie dalej? Co bym zrobił gdyby? Co gdyby nie? Co będzie, jeśli to się stanie? Tak naprawdę jest to droga, która zawsze prowadzi dalej. I tak właśnie tworzy się powieść. Jeśli ktoś na początku powieści zadałby mi pytanie, jak będzie wyglądał jej koniec, najprościej bym odpowiedział nie wiem. Są metody pisania powieści, które mówią o tym, że autorzy mają od początku do końca przygotowany projekt, szablon, którego potem trzymają się, rozwijając go i budując konkretną fabułę, powieść. Natomiast w moim przypadku jest tak, że daję się prowadzić tym powieścią. Piszę początek, bo mam ogólny zarys, ale dokąd on dojdzie, to nie wiem. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ tak naprawdę mam okazję wybierać najlepsze pomysły. To cały czas zastanawiam się nad tym, który element następnie będzie pasował bardziej. Mogę nie trzymać się konkretnych schematów, a cały czas szukać, zadawać sobie kolejne pytania i doprowadzać książkę do jakiegoś końca, który gdzieś po drodze sobie wyznaczę. Ale jako że jutro jest premiera mojej najnowszej książki, Wskrzeszenie,
To właśnie o tej książce chciałbym Państwu najbardziej opowiedzieć. Tytuły może podobne, mamy zanikanie, wskrzeszenie, natomiast te powieści między sobą tak naprawdę nie mają żadnej relacji. Są to zupełnie odrębne historie, chociaż pewnie znajdziemy w nich wspólne elementy ze względu na to, że jestem ich autorem. Natomiast są to dwie zupełnie inne książki. Co mogę powiedzieć o Wskrzeszeniu? To akcja zdecydowanie bardziej dynamiczna. Jeśli ktoś szuka książki, która jest przepełniona akcją, bardzo dynamiczną, zmienną, bardzo nieprzewidywalną, jak się też okazuje, to właśnie jest to książka dla niego. Jest to książka oparta o dwójkę bohaterów. Tutaj akurat dwójką bohaterów są młodzi ludzie. Chłopak i dziewczyna. Natomiast to, że głównymi bohaterami są w tym przypadku młodzi ludzie, wcale nie oznacza, że będziemy mieli do czynienia z losami, które często spotykają młodych ludzi. Tutaj przewracają się wątki miłosne, kryminalne, często bardzo nieszablonowe i niespotykane w naszym dzisiejszym życiu, miejmy nadzieję. Ale książka ta pokazuje, że tak naprawdę obok nas, obok zwykłych ludzi, mogą istnieć osoby, mogą istnieć zjawiska, mogą istnieć takie procedury, które albo jednych niszczą, albo u drugich sprawiają, że wzrastają. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wokół siebie mamy ludzi, którzy są takimi naszymi przysłowiowymi aniołami, które ciągną nas do góry, zupełnie tego nie pokazując. Ta książka właśnie daje nadzieję na to, że wokół siebie mamy takich ludzi, ale też pokazuje, że często musimy przejść przez bardzo trudną drogę, żeby to odkryć. Bardzo często nie doceniamy tego, co mamy na co dzień, osób, które nam towarzyszą. Podczas gdy w tej książce dowiemy się, jak bardzo jest to ważne. Ta książka to też tak naprawdę dążenie do miłości dwojga młodych ludzi, która okazuje się na tyle silna, że dwójka bohaterów przeciwstawi się naprawdę wielu trudnościom, złu, sprzeciwi się nawet losowi, żeby móc dojść do wspólnej prawdy, do wspólnej później relacji, miłości. Nie zdradzając fabuły powieści, chciałbym powiedzieć mniej więcej, o czym ta książka jest, jakie pojawiają się w niej wątki. Wiemy już, że mamy do czynienia z dwojgiem młodych ludzi, natomiast z czym będziemy mieć bardziej do czynienia? Będziemy mieć do czynienia z niepełnosprawnością. Dowiemy się, jak człowiek, który powiedzmy jest zdrowy, jest normalny, nagle przeżywa swoją ułomność. Co się stanie, jeśli zostanie nam odebrane coś, co dla nas jest oczywiste? W tej materii mam bardzo dużo do powiedzenia, dlatego mam nadzieję, że również tutaj Państwo odczujecie, że ta książka jest prawdziwa. Natomiast to nie tylko to. Będą też wątki bardzo ważne, takie jak pedofilia, czy wątek cudzoziemców, tutaj wykorzystywania cudzoziemców w różny możliwy sposób. To jest, myślę, wątek bardzo ważny i coraz częściej pojawiający się również w mediach i w życiu codziennym. Jednak to mieszanie się środowisk jest teraz coraz bardziej popularne, a wraz z tym pojawiają się kolejne zagrożenia, które tutaj postanowiłem podkreślić. Jeśli chodzi o Wskrzeszenie, to przede wszystkim książka o tym, że dobro zwycięży. I myślę, że to właśnie powinniśmy w tej książce odkrywać. Powinniśmy odkrywać to, co jest dla nas ważne. Powinniśmy zauważyć, gdzie jest granica między tym, co dobre, a tym, co złe. Gdzie jest to zderzenie dobra ze złem i gdzie odbywa się ta walka. Bo ta walka często odbywa się w nas i to często od nas zależy, czy wystarczy nam determinacji do tego, żeby podążyć za dobrem, za złem. Te książki być może w jakiś sposób są do siebie podobne, natomiast różnice między nimi są również zauważalne. Jakie to są różnice? Różnica między Zanikaniem a Wskrzeszeniem to przede wszystkim tempo prowadzenia akcji.
Zanikanie jest w dużej części prowadzone dość powoli, niespiesznie. Akcja rozgrywa się regularnie, ale nie w jakimś szaleńczym rytmie. Natomiast we wskrzeszeniu zmiany tempa akcji już tak nie występują. Akcja jest raczej dynamiczna i trwa to przez całą powieść. Ewentualnie tylko przyspiesza. Bardzo często zaskakuje. Tutaj pojawiają się głosy recenzentów właśnie jak najbardziej na plus, że książka jest zaskakująca, że książka nie daje się przewidzieć, nie wiadomo, co będzie dalej. Bardzo często właśnie pojawiają się elementy zaskoczenia, których czytelnicy nie byli w stanie się spodziewać, zaczynając tę książkę, czy nawet idąc dalej i dalej. Co jeszcze, jeśli chodzi o różnice? Zanikanie to książka być może trochę bardziej oparta o przemyślenia, być może trochę bardziej oparta o to, co chciałem powiedzieć, może bardziej od siebie. Natomiast we wskrzeszeniu mamy do czynienia z przemyśleniem konkretnych tematów. We wskrzeszeniu chciałbym podkreślić wątek niepełnosprawności. Ten wątek jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ znam go z własnego doświadczenia. Natomiast chciałem się z Państwem podzielić. Dlaczego? Ano dlatego, że tak naprawdę bardzo mało się o tym mówi. Ciężko jest nam sobie wyobrazić coś, czego nie mamy. Albo to, że za chwilę coś stracimy i nie będziemy tego mieli. Podczas gdy jest to dla nas w tym momencie na tyle oczywiste, że wydaje się niezabieralne. I właśnie tak skonstruowałem tą powieść, żebyście mogli zobaczyć, jak odbywa się strata czegoś ważnego. Ale jednocześnie, żebyście zrozumieli, że strata tego czegoś, co uważacie za podstawowe, za ważne, za niezbędne, tak naprawdę nie jest żadnym końcem. Że jest droga dalej i często w tej drodze muszą nam towarzyszyć inni ludzie. Jeśli trafimy na tych innych ludzi i pomogą oni nam dojść do konkretnych kolejnych kroków, które powinniśmy wykonać, tak naprawdę dochodzimy do jakiegoś końca, który jest fajnym następnym początkiem. Formy literackie, które staram się tworzyć, to nie tylko książki, natomiast na nich głównie opieram swoją twórczość. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie każdy z Państwa ma tyle czasu, nie każdy też lubi czytać tak długie formy. W związku z tym piszę również opowiadania, staram się też pisać wiersze, różne recenzje, artykuły. No ale dlaczego tak naprawdę? Tak naprawdę formą w postaci na przykład opowiadania jesteśmy w stanie ująć mniej więcej to samo, co jest w książce, tylko powiedzmy w 10 stronach, a nie w 300. Jest to forma zdecydowanie bardziej dynamiczna i niektórym bardziej odpowiadająca. Tak naprawdę tracimy bardzo wiele elementów na tym, ale nie to jest w opowiadaniu najważniejsze. Staram się właśnie dlatego odnajdywać w różnych formach literackich. Tworzę też troszkę poezji, natomiast tym zajmuję się bardziej amatorsko i może bardziej z zamiłowania. Skąd czerpać pomysły na książkę? Bo to często pojawia się w pytaniach osób. Jak to się dzieje, że powstaje twór w postaci tak długiej powieści? Zaczyna się to w głowie. Widzimy jakąś sytuację, spotyka nas coś albo kogoś spotkaliśmy, ktoś tam coś opowiedział, coś nas zaskoczyło, coś zwróciło naszą uwagę. To jest jakby początek. Początkiem może być jazda na rowerze, może być prowadzenie samochodu, może być to, że tramwaj się wykoleił, albo jeszcze wiele innych rzeczy. Potem wplątujemy w to indywidualnych bohaterów. Oni muszą być jak najbardziej prawdziwi, muszą być żywi, muszą być realni, muszą być trochę nami. To w każdym z bohaterów moich książek znajdziecie również mnie. Tak naprawdę każdy z nas ma cechy zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli do tworzenia bohaterów będziemy wykorzystywać te cechy, stworzymy bohaterów prawdziwych. I myślę, że to czytelnicy wyczują tak naprawdę, że ten bohater jest prawdziwy albo nie jest prawdziwy. Co jeśli nie jest? Ta książka moim zdaniem
Wtedy nie czyta się ją najlepiej. Książka wtedy staje się sztuczna. Tak samo jest z akcją. Owszem, są formy fantastyki, natomiast formy fantastyki również oparte są na naszym życiu. To jest bardzo ważne, żeby nie odbiegać bardzo od przyjętych norm. Musimy opierać się na tym, co jest dla nas realne. Wtedy będziemy mogli wychodzić z myśleniem czy z porównywaniem własnych opinii na dane tematy. Ja opisuję Państwu z mojej perspektywy, jak wyglądają te poszczególne zagadnienia. Natomiast Wy na pewno macie swoje zdanie na ten temat. Dzięki temu, że będziecie czytać moją książkę, będziemy się albo zgadzać, albo nie zgadzać. I właśnie o to chodzi. Właśnie na tym polega pisanie, a później czytanie książek. Na zadawaniu sobie kolejnych pytań, które najpierw ja zadam sobie, później zadam Wam, a Wy sobie na nie odpowiecie. Co w przyszłości? Pojawiają się już pewne plany na przyszłość i tutaj na pewno następne książki, ale co w tych książkach będzie? Na tą chwilę mogę powiedzieć, że mam plany trochę może dalekosiężne, ale w tym roku chciałbym napisać jeszcze jedną powieść. Będzie to prawdopodobnie coś oparte o romans, natomiast więcej na razie nie zdradzę. Zamierzam też napisać trochę bardziej, można powiedzieć, poważniejszą formę, jaką jest kryminał, ale to może w przyszłym roku. To może takie bardziej wyzwanie też dla rynku wydawniczego w Polsce, który teraz promuje wątki kryminalne przede wszystkim, aby pokazać coś innego. W mojej ocenie kryminały w tym momencie trochę w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie zastygły. Tak naprawdę mamy do czynienia z jedną formą, powtarzaną wielokrotnie, tylko pod różnymi imionami, innymi miejscowości. Jest jeden szablon, pod który podstawia się różne elementy. Chciałbym tutaj właśnie wyjść naprzeciw temu i stworzyć kryminał może po swojemu i zobaczyć, co na to rynek, co na to państwo. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Bardzo wszystkich zachęcam, żebyście śledzili również mnie w różnych mediach społecznościowych. Tam tworzę również dla Państwa teksty niekomercyjne. Możecie czytać moje opowiadania, wiersze, możecie komentować, możemy na ich temat porozmawiać. Z wielką przyjemnością spotkam się z Państwem i właśnie możemy podyskutować na ten czy inny temat. Bardzo Państwa zachęcam do czytania moich książek. Zanikanie jest już dostępne zarówno w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym, jak również w księgarni w Tarnowie Podgórnym, jak również w internecie. Natomiast Wskrzeszenie już od jutra jest dostępne w księgarni w Tarnowie Podgórnym. Oczywiście mają Państwo już możliwość kupienia tej książki w formie przedsprzedaży, przedpremierowej. To już w internecie. Gdyby chcieli Państwo mieć podpisaną książkę przeze mnie z jakąś dedykacją specjalną, zapraszam do kontaktu. Jak najbardziej wszystko da się zrobić. Książka Wskrzeszenie również będzie dostępna w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym. Zachęcam do tego, żebyście Państwo przychodzili, wypożyczali tę książkę i czytali. Wymieniajmy się opiniami. Ja z przyjemnością będę czekał na Wasze opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo tak naprawdę te negatywne sprawiają, że tworzymy te kolejne książki coraz lepsze. Wiem, czego mogę się po Was spodziewać i wiecie, czego Wy możecie się spodziewać po mnie. To właśnie tak tworzą się ulubieni pisarze i czytelnicy. Więc trzymajmy się tego i widzimy się na Waszych półkach z powieścią Zanikanie, Wskrzeszenie i mam nadzieję z następnymi moimi powieściami.